Hej, witam was, z tej strony Gala, a to jest nasz Long War. Przypominam, że jesteśmy na poziomie normalnym, gramy z Iron Manem. Przynajmniej Paweł tak nam doradzał, że on to gdzieś tam poczytał, że powinno się grać... Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy choć na rozkaz. Nie wiadomo, jakim jesteś graczem, zaczynać od normala, żeby poznać grę, a dopiero później można zacząć grać na jakimś wyższym poziomie. 5 dni do rady. Prawdopodobnie nam tutaj nie zakończone. Powinno wyskoczyć. Kołpy. Dobra. Musimy... Teraz tak, zlecenia jakie mamy? Brazylia, Indie, Rosja, Japonia. Powiem wam, że raczej nigdzie tam nie wyślemy, bo nie mamy na tyle myśliwców. Ale kusi mnie ta Brazylia. Ja bym po 3 myśliwca na każdym z kontynentów. Jaki tam Brazylii? Brazylia jest raczej cicho. Dobra, to tą Brazylię weźmiemy. Miałem wysłać te 2 myśliwce w Stanach, żeby się skupić tylko na jednym. Ale może damy radę. Wystrzelmy tu i dajmy jeszcze może Meksyk, bo tutaj trochę tam wyższe. To wystrzeliłem? Nie, czekajcie, jeszcze raz. Gdzie jest ta Brazylia? Aha, jest, wyższy satelitę. Wystrzelono satelitę. 2 techników zarobiliśmy i wyszczelmy satelitę do Meksyku. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Pójdźmy na szary rynek. Niezbędne dodatkowe łącze. Przedajmy ten cały badziew. Trochę kasy się zrobiło. Pójdźmy do hangaru, zobaczmy statki. Zamówmy w Ameryce Południowej jednego. I 2 przetransportujmy tutaj. No. Co jest? Czemu nie mogę go przenieść? Transfer. Przenieść tutaj. Czemu do Europy tylko? Czemu do Ameryki Południowej nie mogę przenosić? Mogę wszędzie przenosić, tylko nie do Ameryki. A mogę już, dobra. Okej. No i może... Może jeszcze Leroya przeniesiemy tam. Dobra, już się da, okej. Okej. No to... Czekamy na radę. Połączenie przychodzące. Dowódco, jak na razie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Fajnie. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. A rada nie często jeszcze jednego takich tutaj pochwał. Jednego. Dobra. Będziemy w kontakcie, dowódco. Idźmy do instalacji. Tutaj wbudujmy generator termiczny. Już kasy prawie nie będzie. A już kasy nie ma. Nie udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technologii. Mam mocny mnóstwo. Okej. Transfer samolotu zakończony. Na tej misji. Osiem kawałków, jeszcze nie teraz. Dowódco, wykryliśmy nowy kontakt. O wiele większy niż wszystko, z czym zetknęliśmy się do tej pory. Jeżeli chcemy zaatakować ten okręt, zalecam wysłanie najlepiej wyposażonych myśliwców. Na razie jeszcze nie mamy tych laserowych działek, nie mamy żadnych komponentów, więc... Dobra. Zbliżam się na odległość ataku. To jest ta barka, na której ostatnio polegaliśmy. Dowódco, otrzymaliśmy liczne prośby o pomoc. We wszystkich miejscach zaznaczonych na Hologlobusie trwają porwania. No to tak, Teresa idzie na tą misję. Ile w ogóle Teresa masz? Teresa... Jaj... Teresa ma... O! Po tej misji będzie miała awans. Świetnie, że szkoła oficerska się zacznie budować. Chciałbym z Kołta wypróbować, tylko czy Renata akurat, chyba raczej
damy jakiemuś innemu skrótowi. To miał być Shadow, więc dostosuj Darek pasek. Okej. To ty musiałbyś sobie wziąć to. Mamy jeden tylko scope. To. A widzicie? Widok drużynowy. Tak jak wam mówiłem. Podaję nam widok drużynowy. Myślę, że ty możesz sobie scope'a wziąć, jak już masz ten widok drużynowy. Mógłby też snajper wziąć. Ale to jest wystarczające. Zróbmy ci pancerz. Okej, niech będzie. A, dobra. Niech będzie takie coś. Snajper jest, już jest ok. Teraz... weźmiemy sobie jeszcze z dwóch rekrutów na tą misję, co najmniej. I weźmy sobie... Dobra, medyk może być. I... infantry. A dobra, niech się moi żołnierze troszkę szkolą. Niech zdobywają doświadczenia. Tylko teraz tak, mamy tu jedną apteczkę. Pasowałoby mi, żeby miał ktoś jeszcze apteczkę na tej misji. Może ty weźmiesz sobie apteczkę. I weź sobie lepsze celowanie. A ty poproszę, żebyś miała granat, może i głowę. Nie, błyskowy wziąłem ich głowy. Okej. I tu może jeszcze jakiś granat weźmy. Weźmy dymny. Jeżeli mamy mieć medyka takiego, który mam na zabezpieczać, to niech to będzie taki skład. Lecimy. To było prowadzenie, tak? Na niskim poziomie. No ale dobra. Dwóch kaprali. Gdzieś trzeba budować tą... Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. No mogłem Monciusza wziąć. W dużym mieście wybuchła panika po zaobserwowaniu obcych na ulicy. Albo musimy opanować sytuację. Paweł, na razie cię pooszczędzamy, później dostaniesz, jak budujemy szkołę oficerską, dostaniesz medal i od razu awansujesz na sierżanta i zaczniesz misję od sierżanta, wtedy będę miał większe prawdopodobieństwo, że nie zginiesz szybko. No bo już jak będziesz sierżantem, no to jednak to zobowiązuje. No kurde, jak ciasno zaczynamy na tej mapie. Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Okej, jest czysto. Teraz tak. Teraz to ustawimy tu. Nic nie widzę. Okej. Shadow tu. No i oczywiście może po ruchu strzelać, ale bądźmy celność. Tutaj obywać. Damy się do góry. A ruch tutaj. O kurde. Bardzo zły timing dzisiaj. Masz tylko... A, 4 masz. To wam już włączyłem Overwatcha. Danusia kogoś widzi, więc musi się wycofać. Mogę być tam ofensywnie do przodu. Zaraz tam będę. Ale dobra, na razie tu. I'm on. A on nam tyły zabezpieczy. Okej, idą. No, ten ma dużo życia, to bracie nie ma szansu zabić, choć nie złyszczał. Dobra, nie powinien trafić. Na litość mózgu, zabierzcie
Na podstawie profilu tej istoty przypuszczam, że obcy stworzyli ją do śledzenia i odnajdywania pojedynczych celów. Wszystko wskazuje na to, że ma także bardzo dobry system maskujący. Może powinniśmy spróbować unikać tych matek. Czy jeden sykar się nie schował? Czy ty kogoś widzisz? Oczywiście, że nikogo nie widzisz. A powiedzcie mi, dlaczego miałbyś akurat kogoś widzieć? Przechodzę na pozycję. Dobra, widzimy tego i tego. Troszeczkę mi brakuje, żeby tego z tyłu wybaczyć. Czy stąd będę go widział? Nie, też go nie widzę. Dobra. Ty nikogo nie widzisz. Ale tak myślę, jest. Że stąd już będziesz kogoś widział. No, tylko, że szanse są nie najlepsze. Dobra. 41. O cholera. Tutaj też nie jest, nie najlepiej to wygląda. Ale próbuj. Może akurat. Masz się w piekle. Awans. Świetnie. Mamy ekip pierwszego sierżanta. Ty go ładnie widzisz, więc próbuj do niego strzelić. Trafiłeś? Nie trafiłeś. Mam psykera, więc dwa razy mogę do niego... O, jeden strzał wystarczył. Bardzo dobrze. Gorsze jest teraz to, że... Muszę się wycofać, ponieważ ten drugi seeker mi zagraża. Spróbuj go dobić. Może akurat. Niestety. Oj, kiepsko! Zajmę się Overwatch. Liczmy, że Danusi nie trafi. Uff. Muszę się do tego mojego rekruta zaraz wrócić z apteczką. No dobrze. Ty podbiegnij tutaj. Weźmy tego z tyłu widzieć. Dokładnie. Któryś ze snajperów go by mógł uszczelić. Ty nie możesz strzelać, nie wiem dlaczego. Znaczy nie masz niszczałów, mimo tego, że go widzisz. No, próbuj. Cholera pudło! No mało brakowało. Ja też dwa razy strzeliłeś. Teraz tak, jak podbiegnie Danusia? Nie wygląda to najlepiej. Okej. Cofnijmy się tutaj. 49%. No próbuj. Przeżył. Marka sztuka z tego. No, jakbyś go zabił, to by było... Idealnie, ale... Nie można mieć wszystkiego. Ładuj. Prawdopodobnie Seeker teraz zaatakuje. No ty masz... Aha, ty go nie widzisz. Overwatch. Czyli się... spróbuj. No, pięknie. Masz się w piekle. Jeden filmen, jeden seeker, jeden sektoid. Ten podchodzi. Nie, mamy trupa. No jeszcze nie trupa, ale... sklanie krytyczny żołnierza. Teraz gdzieś ten seeker pewnie zaatakuje.
Jeszcze słyszę gdzieś floaterki. Na razie ich nie widzę, ale je słyszę. Okej. I po krzyku. Seeker załatwiony. Heading to that location. Danusia na dół, musi go ustabilizować, naszego rekruta. A tu już nawet reanimacja. A, zapomniałem, że Danusia ma reanimację. Co powoduje, że nasz rekrut od razu staje do walki. Nie ma problemu. Zapomniałem sobie, że mamy reanimację. Teraz tak. Ty musisz przeładować. Przyjąłem. O tak! Ty to sobie przeładuj. Mogę sypać dalej! I feel, commander. No dobra. Co z tym filmem? Jest... Wyłazi nam na skrzydło! Zerkajcie na skrzydła! Zabij go! Zabij go! Daj, Shadow, nie trafiłeś. No, szkoda. Szkoda, bo nam przyduszą trochę wyborową. No to masz, to będziesz miał mało stąd raczej szans na trafienie go. Przyjąłem! Dobra, biegnij tu, rekrucie. Ach, przeżył. Magazynki puste, nie mam czym strzelać! Przeżył. No dobrze. Ty podbiegnij tutaj do drzwi. 80%, no to zabij mnie. Wróg zlikwidowany! Okej. Okay. Heading out. Warsaw Holly tutaj. Roger, I've got my eyes on. Chcę sobie przeładuj. Jestem w drodze. Ty tutaj. Rozglądaj się. Danusia cię uleczy. Man up and get back out there. Okej. Powiem wam, że ta reanimacja... O kurde! Dlaczego oni na tego wrócę nie zareagowali? Ej, dlaczego oni nie zareagowali na tych overwatchach? Cholerny gnojek. No dobra. Zdziwiłem tylko człowieka przez takiego gnojka. Ale go Paul załatwi za to. Okej. Okay. Prawdopodobnie został nam jeszcze... No jak to zrobili, że nie zareagowali moi... Okej. Okay. Borowa ich nie widzi. Już się za to biorę. To też troszkę dziwne. A, Shadow ich akurat widzi ładnie. Tobie trochę brakuje. Ale tak jakbyś tu podbiegła. Aye, aye, commander. Dobra. A, ty też nie widzisz. Dobra, podbiegnij tutaj. 80, 80, dobra, spróbuj do tego, co masz 80. Jeden mniej. Firestorm, coś powinieneś widzieć. 47, 47. No, próbujemy jeszcze dać tego dowódcę ich, tego co jest bliżej. Okej, trafiliśmy. Ale stoi. Już tam idę. 45. Jeszcze dwa. No to może akurat 56. Ach, tym razem 56 nie zadziałało. On jest trochę niebezpieczny, bo on może nas flankować. Ale dobra, gdzieś poleciał sobie. Okej, okay, to jest ten w domu. Raczej nam nic nie powinien zagrozić.
Przydusili mnie do ziemi. A, dobra, to jest po tobie. To teraz tak, tutaj już wszędzie miałem kile. Wolsoholik. No spróbuj do tego z tyłu. Tylko jeszcze podbiegnij do niego, jest ile się da. 73%. Może abon dostaniesz. Wyborowo go flankuję, ale Shadow. Nie strał. No nie. Shadow to nie jest twój dzień. 44. Okej. Zaraz tam będę. Ty już masz awans, ale spróbuj szczelić sobie. Masz akurat. Nie zabiłaś. Danusia. Niestety. No to wyborowo kończ misję. Wyborowo można zawsze liczyć. Doskonała robota. Wszystkie cele osiągnięte. No nie wszystkie, jednego straciliśmy. No ale ruki. Przynajmniej tyle. Wolę tak niż tracić szeregowych czy kaprali, czy no, sierżantów. Szkoła oficerska. Tak jak wam mówiłem. Ja wezmę też snapshot. Jednak to jest on. Mam już trochę tych. A zobaczmy ten Lemdalos. Jeszcze jednego snajpera. No dobrze. O, kat. Ogień osłonowy? Może ogień osłonowy? Pamiętaj, 80. Będziemy cię obserwować. Ile kosztuje szkoła oficerska? To połączenie metalu i ciała niepokoi mnie. Co ryzykujemy, prowadząc własne badania nad scaleniem człowieka i maszyny? Czy uda nam się dostrzec cienką granicę, której nie wolno przekroczyć? Czy też poświęcimy wszystko w imię całkowitego zwycięstwa? 200. Muszę wierzyć, że nie to jest naszą przyszłością. O ile oczywiście technologia obcych nie wpadnie w niepowołane ręce. Tych tradeów mamy dużo, można by było tak 126 sprzedać. Ale też jest stówka potrzebna. No, meldu można z 12. Zanim wymy w laboratoria do meldu wybudujemy, to miną lata. Drony są do niczego niepotrzebne. To 36. To oszczędzimy meldu trochę. Alerium też możemy sprzedać, przecież alerium aż tyle nie potrzebujemy. Powiem wam, że zostawiam sobie 2 alerium. A meld za to. O, idealnie. No nawet jeszcze można by było... Stop. Nie, dobra, niech będzie tak. Instalacje. Szkoła oficerska. No, wolałbym ją tu. Mimo wszystko. Ale tu sobie chyba przekaźników nie będę blokował, bo tak bym zrobił, że tutaj przekaźniki. Tu może cele dla obcych. Więc tutaj myślę, że jest dobre miejsce na szkołę oficerską. No i medale. Za 7 dni rozdamy medale pierwsze. Dostanie jeden z nich mont już. Czy mamy w ogóle... To miał być pączek. Ale nie wiem, czy ja się nie zrobię tutaj tym żołnierzem. No nie mamy więcej infantry, jest tylko Paul. Gdzie ty, Paweł, jesteś? Tak, medal na pewno dostanie Paweł. Myślę, że ja dostanę medal. Czyli zróbmy się od razu. Z pamięci, żebym później nie zapomniał. Oj, coś się przeskoczyło.
miejskie, okej. Okay. Zdjąłem! Raz oczywiście biała. I czapeczek. A nie kolor. Nie kolor. Chciałem dać to. Okej. Okay. Będzie. To tyle tej misji. Zastanawiam się jeszcze, kto do kolejnej dostanie awans. Na pewno jeszcze za pamięci zmieńmy ksywkę wyborowej. Nie na małą, tylko na wyborową. Wyborowa. Czy ta wyborowa całkiem nieźle się sprawuje? Ile do następnego awansu? O, 400, to trochę byś musiała postrzelać. Ale masz piękną celność, 89. Chyba moc już by ci nawet nie zazdrościł takiej celności. Okej. Okay. To na razie w tym odcinku tyle, trzymajcie się.